Witam bardzo serdecznie, Szanowni Państwo, z tej strony Waldemar Grabowski, Stowarzyszenie Wrospace. Mam dzisiaj niesłychaną przyjemność zaprosić Państwa na rozmowę z bardzo wyjątkową osobą, z magister inżynier Izą Juszczak. No i przypuszczam, że będzie to najlepszy przykład z tego, że warto marzyć tak naprawdę o swojej przyszłości, o wielkich rzeczach w swojej przyszłości, w szczególności kiedy jest się młodym człowiekiem, bo no, jak życie pokazuje, jak nie masz marzeń, to nie osiągasz sukcesów, a w przypadku właśnie Izy już tak przypuszczam, że właśnie to będzie jakby najlepszy dowód na to, że warto mierzyć wysoko, bo no, często się udaje. No ale pozwolę sobie na wstępie powiedzieć, kto jest naszym dzisiejszym rozmówcą. Naszym rozmówcą jest magister inżynier Iza Juszczak, absolwentka inżynierii kwantowej na Politechnice Wrocławskiej oraz fizyki technicznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Obecnie jest doktorantką na Instytucie Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, a od kilku tygodni spełnia jedno ze swoich największych marzeń od wielu, wielu lat, które posiadała, czyli pracę w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych, CERN, w Genewie. Witam bardzo serdecznie, Izo. Jest mi niesłychanie miło, że zgodziłaś się z nami porozmawiać. Dzień dobry, dziękuję pięknie za zaproszenie. A, dzięki wielkie. No, my sobie, że tak powiem, możemy mówić per ty, bo już znamy się ładnych parę lat i jest mi naprawdę, choćby też z tego tytułu, bardzo miło, że mogłem śledzić, że tak powiem, swoją karierę jeszcze od czasów bycia w liceum, no właśnie do dnia dzisiejszego. I nie ukrywam, że jak się dowiedziałem, że udało ci się spełnić swoje marzenie, to naprawdę serce rośnie. Także po pierwsze, jeszcze raz serdeczne gratulacje, a po drugie, zaraz właśnie sobie porozmawiamy, jak to się spełnia te marzenia. Także wszystkiego co najpiękniejsze raz jeszcze, tak na starcie, nietypowo, bo zazwyczaj to mówię na koniec. Dobra, Izunia, to czy możesz wyjaśnić, po pierwsze, jak to się dzieje, że młoda dziewczyna zaczyna interesować się fizyką, a już w ogóle jak pójdzie w stronę fizyki cząstek elementarnych, szeroko rozumianej jako element fizyki jądrowej i tak dalej, to już jest naprawdę coś wyjątkowo specyficznego, dziwnego, nie wiem, czy tak można to powiedzieć w taki sposób, ale no, generalnie, jak to się stało, że postanowiłeś zająć się właśnie tego typu tematyką? Czy generalnie zawsze mnie interesowały nauki przyrodnicze w takim ogólnym sensie. I tak po czasie, jakby się nad tym zastanowić, to zaczynając powiedzmy od szeroko pojętej biologii, no to jak się schodzi gdzieś tam wyżej, pojawiają się jakieś komórki tych organizmów, jak zastanawiamy się, jak to wszystko tam faktycznie działa, no to zaczyna nam wkraczać chemia. Jak już jesteśmy przy chemii, rozważamy sobie jakieś reakcje chemiczne, czy te wszystkie różne cząsteczki, no to tak naprawdę na takim głębszym poziomie wszystko się rozchodzi tak naprawdę o fizykę i oddziaływania elektromagnetyczne. I schodząc dalej, dochodzimy tak naprawdę do fizyki cząstek, i to jest taki tak naprawdę najgłębszy poziom badania rzeczywistości, jaki jest nam obecnie dostępny. To tak z takich powiedzmy wewnętrznych motywacji. A z takich zewnętrznych, bo takie też oczywiście były bardzo potrzebne, żeby faktycznie się na coś takiego zdecydować. No to przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, tak mi się wydaje, że nie wiem, że zanim zaczęłam się tak w sumie już na poważnie o tym myśleć, no to jak sobie pomyślałam o naukowiec, jeszcze fizyk, no to na pewno jest jakiś nadczłowiek, jakiś geniusz po prostu. I to nie jest zajęcie dla zwykłych śmiertelników, ale teraz po czasie wydaje mi się, że no nic bardziej mylnego, bo to jest bardziej kwestia wyboru i tak naprawdę konsekwencji w swoich działaniach. No i powiedzmy, zdamy sobie sprawę, że faktycznie można się tym zajmować. To nie jest jakieś, nie jest poza zasięgiem tak naprawdę. Znaczy, większość z nas chyba ma coś takiego, że tak jak powiedziałeś, wyobraża sobie fizyków jako nadludzi, ale wbrew pozorom to chyba właśnie to są bardziej takie osoby, które poszukują odpowiedzi na szereg pytań. Czy ty też Tak. jako jesteś taką osobą, która po prostu szuka odpowiedzi na pytania, nie wiem, bierze jakąś książkę, przeczyta o czymś fajnym, coś ci się rzuci w oczy i zaczynasz drążyć ten temat? Rzeczywiście jesteś tego typu taką osobą, właśnie poszukującą, czy... Tak, zdecydowanie, zdecydowanie tak. Okej, I tak okay. A jak to się stało? też
też wydaje mi się, że przy tego typu, na wyrost może troszeczkę mówiąc, karierze, bardziej istotna jest faktycznie pasja i taka no, ciekawość, dociekliwość niż, niż jakieś powiedzmy no, szczególne zdolności na starcie. Jakby dąży do tego, że zastanawiając się, czy taka ścieżka jest dla nas, raczej warto sobie zadać pytanie, czy to jest naprawdę coś, co nas fascynuje i ciekawi, niż czy się na pewno nadajemy. Bo też to jest na tyle szeroka dziedzina, że naprawdę szeroka gama specjalistów znajduje swoje miejsce na przykład w CERN-ie, od elektroników przez programistów i faktycznie fizyków, teoretyków. Także no... Właśnie, że tak powiem, pozwolę sobie przeszkodzić, bo powiedziałem w którymś momencie, że spełniasz właśnie jedno ze swoich największych marzeń. Jak to się stało, że w ogóle, no powiedzmy, zostałaś cerdofilem i postanawiałeś zrobić wszystko, żeby w którymś momencie, znaczy wszystko oczywiście w granicach swoich możliwości i mocy, prawda, żeby w którymś momencie móc pracować w jednym z najbardziej prestiżowych ośrodków na świecie, no tego nie ukrywajmy. W ogólności wydaje mi się, że no jednak mało kto zapała pasją do klocków zsuwających się z równi pochyłej, chociaż no nie wykluczam, tak też może być. Jakby istotne jest też to, żeby w którymś momencie zobaczyć, czym tak naprawdę się zajmuje prawdziwa fizyka. A ja miałam taką okazję doświadczyć czegoś takiego w trzecim liceum ogólnokształcącym w Zielonej Górze. Właśnie na organizowanej przez pana wycieczce do CERN-u. Ciebie. Przecież nie o tym przypominam. Przez ciebie. Tak, no to akurat się zgadza, były stare dobre czasy. Wszystko zaczęło, taka jest prawda. No, więc wszystko się tak naprawdę zaczęło w liceum, ale znaczy między nami to nie było pytanie dlatego, żeby padło, że to ja coś zrobiłem, tylko właśnie... Często się mówi coś takiego, że człowiek tak naprawdę znajduje właśnie tą inspirację poprzez coś. I widzisz, ty na przykład zapałaś inspiracją do CERN-u w momencie, w którym do niego pojechałaś. Natomiast tutaj z tymi klockami to też bym nie szarżował, bo wbrew pozorom można zrobić coś takiego, że komuś pokażesz klocka i już będzie fascynatem równie, ale ja absolutnie się zgadzam. Inaczej jest tak, jak mówisz o fizyce na przykład wysokich energii, twarzą w twarz z kimś, a inaczej jak go weźmiesz, po prostu zapakujesz do autobusu i zabierzesz, pokażesz, to tu się robi. Ja pamiętam chyba też takie w ogóle reakcje innych jeszcze osób, które miałem przyjemność gdzieś tam w którymś momencie porwać i zabrać do CERN-u, to oni zawsze mówili, wow, nie? No to tu czuć rzeczywiście tą fizykę, nie? To już tak mądrzy ludzie, a jak już pójdziesz na śniadanie i spotkasz noblistę, to już w ogóle wow, dla nas to, o Boże, noblista siedzi, uścisnę mu dłoń, prawda? Więc, a na marginesie spotkać jakiegoś noblistę w CERN-ie? Czy jest duża szansa, że tak, tylko może niekoniecznie o tym wiedziałam. Tam się jednak sporo ludzi mija. Czyli otarłaś się o Nobla, nie do końca tego, zdaję sobie z tego sprawę. Jest taka szansa, że minęłam taką osobę, natomiast nie, tak, że tak powiem, oficjalnie nie miałam okazji spotkać. Okej, wszystko przed tobą w takim razie. Dokładnie. Dobra, to opowiedz wszystkim, jak to się dzieje, że zostałaś doktorantką w Instytucie Fizyki Jądrowej, akurat tam. Dlaczego w ogóle ten instytut? Czy to, nie wiem, no bo bądźmy szczerzy, takich miejsc, które zajmują się fizyką i fizyką jądrową w Polsce, no to ten twój nie jest jedyny, ale dlaczego akurat padło na Kraków? Znaczy, generalnie wszystko się rozchodziło o fizykę cząstek. Tak naprawdę w Polsce fizyką cząstek zajmuje się tylko w Krakowie i w Warszawie. W Krakowie to jest właśnie AGH oraz Instytut Fizyki Jądrowej. No i jeszcze w Warszawie też jest jakiś instytut, no i oczywiście Uniwersytet Warszawski, aczkolwiek jak to w Warszawie tam działa, to się nie do końca orientuję. Natomiast mnie jakoś nigdy do stolicy nie ciągnęło, więc po prostu padło na Kraków. Na generalnie w jaki sposób przekonałaś? Jądrowej, tam owszem, oni też tam się zajmują właśnie fizyką jądrową, natomiast też jest cała katedra zajmująca się fizyką cząstek tak naprawdę, fizyką wysokich energii. Ta nazwa może być troszeczkę myląca, albo przynajmniej nie mówi wszystkiego. No a jak to się dzieje, że generalnie
akurat, no, nie wiem, dobra, to tak najprościej. Jak to się stało, że akurat przekonałaś komisję, no, która no, dokonuje doboru przyszłych studentów, bo nie wiem, czy to masz w ramach studiów robione, czy w ramach studium, bo to różne są teraz formuły, jeśli się dobrze orientuję. No, ja troszeczkę jeszcze na innych warunkach robiłem doktorat, ale mniej więcej w jaki sposób przekonałaś się profesorów do tego, że to ty, Iza, już tak jesteś właśnie tą osobą, którą mają postawić, bo na pewno zrobisz doktorat i zrobisz coś fenomenalnego. Wydaje mi się, że tutaj moją mocną stroną na pewno nie jest jakaś przesadna skrupulatność i perfekcjonizm, natomiast potrafię w dosyć spontaniczny sposób rozwiązywać różne problemy i tak też miałam okazję to zrobić na egzaminie wstępnym na doktorat. Wylosowałam jak to zwykle bywa, najgorsze możliwe pytania. Trzeba było jakoś z tego wybrnąć. No i, że tak powiem, dużo machania rękami, dużo, powiedzmy, improwizacji i jakoś się udało. Po prostu to już jest ten poziom, kiedy istotniejsze jest, żeby pokazać, że się umie faktycznie jakoś logicznie myśleć, niż powiedzmy chwalić się jakąś wykutą wiedzą. Oczywiście wiedza też jest bardzo ważna. Najlepiej to po prostu w miarę sensownie sobie obie te rzeczy połączyć. Natomiast mam wrażenie, że już na tych dalszych etapach jest dużo większy nacisk na zrozumienie tematu, niż po prostu na sypanie po prostu wiedzą z rękawa. Ale wbrew pozorom ja sam osobiście próbuję zawsze przekonać ludzi do tego, że kluczem do zrozumienia fizyki nie jest czysta teoria, tylko właśnie obserwacja tego, co jest wokół ciebie, łączenie faktów i opisywanie tego, co widzisz, tak? Bo to wielokrotnie ludzie uważają, że fizę muszę wykuć, bo inaczej się nie da, ale wbrew pozorom to właśnie chyba to o to myślenie chodzi. I tutaj tak ja pamiętam doskonale, jak mieliśmy razem zajęcia, to bardzo często właśnie charakteryzowała się tym, że jak było, nie daj Bóg, coś takiego, co teoretycznie trzeba było zakuć, no to tak nie czułaś się dokładnie jak ryba w wodzie, ale właśnie taka nauka wynikająca z logicznego myślenia, łączenia faktów, to jest coś fenomenalnego, nie? Więc rzeczywiście to chyba jest jakieś dojście do sukcesu. A o co chodziło z tą stodołą? Bo to mnie zafrapowałaś w którymś momencie, dość mocno. Tak, oczywiście. Szybka historyjka, jak to naukowcem się zostaje poprzez hasło stodoła, no. Dokładnie. Na egzaminie wstępnym na doktorat, ogólnie swoją drogą chyba najbardziej stresujące przeżycie jak do tej pory, no to był egzamin ustny przy tablicy, trzeba było sobie coś tam pisać, wyprowadzać, pokazywać, no właśnie, tak jak mówię, dużo machania rękami improwizacji. No i w pewnym momencie padło pytanie o to, w czym mierzymy przekrój czynny. Przekrój czynny to jest jedna z takich, powiedzmy, ważniejszych wielkości w fizyce cząstek. Ona tam nam mniej więcej określa no, prawdopodobieństwo, że jakieś zdarzenie nam zajdzie. Ale to jest nieistotne. No i ja tak się zastanawiam, no jaka jednostka? No, w barnach to się mierzy. No i mówią, że no, jakbyśmy to mierzyli w barnach, to by był sukces. I tam drążą dalej. Ja próbuję jakoś z tego wybrnąć, już ręce całe spocone, ale kombinuję. Także mnie lśniło, że to jest mniej więcej skala nanobarnów, bo tu taka ciekawostka. Nazwa barn oznacza po angielsku stodołę po prostu. I stąd też wzięła się nazwa tej jednostki, że po prostu jeden barn to jest bardzo, bardzo dużo. Jeden barn jest wielki jak stodoła. O, tak mniej więcej muszę to określić. No i tam mówię, mi rośniło w pewnym momencie i mówię, no tak, przecież barn stodoła, czyli no w sumie barn to jest dużo, więc to będą jakieś tam nanobarny czy coś, no i trafiłem. No to właśnie to o to chodzi, o czym mówiłaś, logika, prawda? Logika, łączenie faktów i w taki sposób wygrywa się w cudzysłowie doktorat w CERN-ie. No właśnie, ale każda osoba, która pracuje w tym ośrodku zawsze jest, że tak powiem, członkiem jakiegoś zespołu naukowego. Ty także jesteś członkiem jednego z takich zespołów naukowych. Tak. A czy mogłabyś
powiedzieć, no jeżeli jest taka opcja, zdradzić, czym się zajmujecie i co w pewien sposób chcecie sprawdzić. No to myślę, że najciekawszy eksperyment, w który jestem zaangażowana, to jest eksperyment Miłona. Tylko właśnie, żeby w sumie opisywać, co dokładnie robię w Miłone i na czym polega sam ten eksperyment. Skrótowa. Proponuję wersję skrótową. Nie da się. Nie da będzie się. To oczywiście wersja skrótowa, ale mówię, zawsze jak ktoś mnie pyta, czym się zajmuję, to ja odpowiadam. Fizyką. Poczekaj, to długa historia. Okay. Ale postaram się to w telegraficznym skrócie w przystępny sposób opowiedzieć. No to tak, w fizyce cząstek mamy model standardowy. To jest zbiór naszej obecnej wiedzy właśnie w tym temacie. No i z modelem standardowym jest ten problem, że nie jest on idealny, ma sporo takich słabych punktów i nie tyle spodziewamy się, że jest błędny, co niekompletny. I właśnie my zajmujemy się, tak jak też cały eksperyment LHCB, poszukiwaniem odstępstw od tego modelu. To się nazywa tak dosyć ładnie poszukiwanie nowej fizyki. No i przykładem takiego poszukiwania nowej fizyki jest eksperyment Muon G-2, całkiem znany ostatnio. Nawet gdzieś tam w jakichś popularnych naukowych źródłach można było się natknąć na właśnie opisy tego eksperymentu. No i właśnie ostatnio też Fermilab potwierdził te wyniki, no ale w każdym razie to się sprowadzało do tego, że wszystko wskazuje na to, że pomiędzy teoretyczną wartością momentu magnetycznego mionu a wartością zmierzoną eksperymentalnie jest niezaprzeczalna różnica. I to jest o tyle istotne, że to jest jeden z niewielu takich momentów, gdzie widzimy faktycznie sprzeczność tej teorii z doświadczeniem. A no to już jest dla tej teorii dosyć niedobrze, że tak powiem. Z tym, że właśnie, na świętowanie jeszcze jest za wcześnie, ponieważ zarówno przewidywania teoretyczne tej wartości, jak i eksperymentalne są obarczone jakąś niepewnością. I z tych dwóch stron mamy póki co zbyt dużą niepewność, żeby twierdzić, żeby już po prostu ogłaszać odkrycie. I zmniejszenie tych niepewności jest mocno nieoczywiste. Bo też po prostu są spore problemy właśnie w obliczeniach teoretycznych tej wartości. Z drugiej strony, no, eksperymenty też zawsze mają swoją niepewność, po prostu trzeba się troszeczkę nagimnastykować, żeby jakoś to obejść i od innej strony spróbować te błędy zminimalizować, żeby po prostu odpowiednią dokładność tej różnicy uzyskać. No i właśnie tutaj wchodzimy my i nasz eksperyment Miłona, ponieważ my chcemy w bezpośredni sposób zmierzyć pewną wartość, dzięki której będziemy w stanie znacząco zmniejszyć błąd związany z teoretyczną wartością momentu magnetycznego mionu. Mhm. Więc w telegraficznym skrócie, jeżeli nasz eksperyment pomoże potwierdzić, że faktycznie ta rozbieżność jest, no to wtedy mamy już niejako udowodnioną tą rozbieżność między teorią a doświadczeniem, a to już no, a co to jest taka poważna przesłanka za wprowadzeniem pewnych znaczących zmian w naszym rozumieniu świata. Natomiast jeżeli się okaże, że jednak obliczenia teoretyków były troszeczkę tam błędne i jednak tej rozbieżności nie ma, bo tak też może się zdarzyć, no to z kolei będzie oznaczało, że nie do końca dobrze rozumiemy oddziaływania silne, co też będzie całkiem ciekawe. Także ciekawy okres teraz przed nami. I znowu, żeby się, przepraszam, tylko wtrącę, nie okazało za chwilę, że wszystko to, co wiesz, ja poświęciłem już ponad 20 lat mojego życia, nie jest prawdą. I to będzie twoja wina. Nie no, że twoja oczywiście, ale to chyba się każdy obawia. To znaczy, powiem ci tak, przepraszam, że tylko się trącę, bo mi się tak wydaje, że my chwilami ciągle szukamy, żeby coś potwierdzać, stwierdzać i generalnie mamy z jednej strony wielką nadzieję, że znajdziemy coś fajnego i takiego super przełomowego, ale z drugiej strony trochę tak portkami trzęsiemy, nie? Żeby to nie było zbyt przełomowe, bo potem się zaczną hiperproblemy.
i zaraz się okaże, że będę miał całą rzeszę, prawda, moich absolwentów, którzy będą przychodzili i rzucali mi swoimi świadectwami w twarz i mówili, czegoś nas nauczył. To bzdury. Ja między nami zawsze właśnie jak podaję niektóre rzeczy, o których my dzisiaj mówimy, no, największe, więcej się nie da, to ja zawsze podkreślam teoretyczna wartość. Albo na ten moment, albo coś. Bo boję się takiego momentu właśnie, że o właśnie taka, proszę, tutaj Iza już tak pójdzie, zadymę zrobi i wszyscy będziemy mieli problemy. Nie żartuję, ja ci tego naprawdę z całego serducha życzę, bo to jest fenomenalne. Także. Aż tak źle chyba nie będzie, bo troszeczkę analogicznie było jak z mechaniką klasyczną i mechaniką kwantową, że nasza mechanika klasyczna jest szczególnym przypadkiem czegoś większego, tak jak mechanika kwantowa. Wydaje mi się, że to może być podobnie, w sensie model standardowy nie okaże się nagle błędny, natomiast może się okazać, że jest, powiedzmy, szczególnym przypadkiem jakiejś szerszej teorii, więc to raczej na pewno nie pójdzie w podstawkę wszystko. Natomiast, tak jak mówię, szykują się w sumie ciekawe czasy w fizyce. Jest sporo naukowców, jest takiego zdania, że czekamy na kolejnego Einsteina, który po prostu jakiś przełom wprowadzi, bo w tym momencie jest taki trochę impas, również tam w fizyce cząstek, że no owszem, to co dało, co się dało z modelu standardowego, to potwierdziliśmy, no ale nadal są pewne problemy, tak jak na przykład obecność ciemnej materii we wszechświecie, ciemnej energii, czy dysproporcja pomiędzy materią a antymaterią we wszechświecie. To wszystko są generalnie kwestie, które też się łączą tutaj z fizyką cząstek i też w CERN-ie kandydaci na ciemną materię są poszukiwani, tak samo badana jest antymateria. Natomiast nie bardzo udało się w ramach modelu standardowego cokolwiek ruszyć z tymi tajemniczymi zjawiskami. I no to jest właśnie jedna też z takich przesłanek, że po prostu czekamy na coś szerszego, co nam to wszystko jakoś sensownie ułoży w całość jakąś większą. Ja, myślałeś już co później? No bo ja zakładam, że do których zostaniesz, to akurat no, biorąc pod uwagę twoją upartość, ale taką pozytywną upartość, to szansa jest na to i to raczej... Będę pewien tego, że tak będzie i jak będzie tylko taka możliwość z wielką ochotą, będę uczestniczył w obronie. Natomiast pytanie jest takie, myślałeś co później? Czy chcesz zostać przy nauce? Czy... Wiem, że w fizyce cząstek najprawdopodobniej zostanę, to jak najbardziej. To jest jednak coś, co mnie najbardziej napędza i no, pasjonuje w życiu tak naprawdę. Natomiast ja nie planuję z takim dużym wyprzedzeniem. Po prostu robię swoje. Jeżeli pojawia się jakaś okazja, to z niej korzystam. Więc będę robić i doktorat. Tak, jeżeli coś się pojawi, to z wielką chęcią. Super. Znaczy, z wielką chęcią podejmiesz się wyzwania kolejnego. Dokładnie. Słuchaj, gdyby to było coś, co połączy nasze pasje, to znaczy twoją do fizyki cząstek elementarnych i moją całego w Rospace'u związanego z kosmosem, słuchaj, ale to by było szaleństwo wtedy, także no, zaraz się okaże, jak kosmos, tak naprawdę cząstek to jest dosyć blisko. Wiem, ja się śmieję, bo ja wiem o tym, także wiesz, to tym bardziej się cieszę. No, szanowni państwo, istnieje szansa, że niedługo tutaj Iza Juszczak, prawda, połączymy siły i będzie szaleństwo i będziemy inspirowali kolejnych młodych ludzi, żeby poszli w stronę nauk ścisłych, bo jak widać, warto. Izunia, czy kiedykolwiek żałowałaś, że akurat poszłaś w tę stronę, że jednak się zawzięłaś i postawiłaś na ten cel? Żałować nie żałowałam tak naprawdę w żadnym momencie, natomiast były takie momenty zwątpienia. Też nie było tak, że po prostu sobie postanowiłam i droga osłana różami i sobie człowiek po prostu spokojnie, prościutko do celu podreptał. Na przykład no, po liceum od razu, po napisaniu matury, no to co? No to studia w Krakowie na AGH, bo tam współpracują właśnie też tam z CERN-em, robią jakieś cząstki. No ale się wszędzie tak na tamten moment się okazało, że oj, to chyba nie do końca jest dla mnie. Był nawet moment, kiedy pod koniec pierwszego roku studiów rzuciłam
te studia na AGH, przeniosłam się do Wrocławia, planowałam pójść w ogóle na architekturę, więc planowałam już po prostu sobie odpuścić. Po prostu uznałam, że może jednak nie do końca się do tego nadaje. Natomiast coś mnie tknęło, że w razie jak się nie dostanę na architekturę, to sobie wezmę jako drugi kierunek inżynierię kwantową we Wrocławiu. To było o tyle ciekawe, że byłam pierwszym rocznikiem, to był nowy kierunek wtedy, byłam pierwszym rocznikiem tego kierunku. No i jakoś tak się złożyło, że ostatecznie wylądowałam jednak na tej inżynierii kwantowej, mimo że to było wzięte po prostu jako drugi kierunek w razie czego. No i tam już szło dużo lepiej. I, że tak powiem, znowu wylądowałam na tej fizyce, także... No jak widać, miało tak się stać. Dokładnie, prostu. Miało tak się stać. No i potem też nie było to takie wprost, bo na przykład na inżynierii kwantowej dużo tam było ciekawych rzeczy, bardzo dużo fizyki, mechaniki kwantowej, fizyki też troszeczkę takiej teoretycznej, natomiast fizyki cząstek tam nie było wcale. Więc przez te inżynierskie nie robiłam nic z fizyki cząstek. No ale jakoś mimo to da się tam mimo wszystko zakręcić i dalej w tym kierunku iść, bo w połowie studiów inżynierskich dostałam się na praktyki właśnie do Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie. No i no tam już te praktyki były stricte z fizyką cząstek związane. No i od tamtego momentu tak naprawdę współpracuję z tym samym promotorem. Opiekun mojego tematu na tych praktykach został moim promotorem pracy inżynierskiej, potem magisterskiej i teraz w sumie na doktoracie jest cały czas tak samo. Super, no to rewelacja. Ewidentnie widzi w tobie niesamowity potencjał, także no, szczerze zazdroszczę. Izuniu, ostatnie pytanie, jeżeli mogę, bo ja niestety na rzecz wielkich gadu ja bym jeszcze wyciągał mnóstwo danych, ale zostawmy sobie coś na przyszłość. Gdybyś miała dać radę młodym ludziom, którzy no powiedzmy są w liceum, w połowie swojej edukacji, pod koniec liceum obecnego i zastanawiają się, co chcą zrobić w przyszłości. Czy pójść w stronę studiów ścisłych, czy niekoniecznie, czy to dobra rzecz, czy zła rzecz, czy się uda, nie uda, spełnię marzenia, nie spełnię marzeń. No co byś powiedziała? Warto, nie warto? Nie wiem, i nie oczekuję takiego, wiesz, takiej odpowiedzi w stylu, o Jezu, no tak, bo jasne, ścisłe to must have, tylko taką szczerą, wiesz, odpowiedź, bo ty byłaś przed wyborami różnymi, prawda, no jednak postawiłaś na to. I gdybyś miała powiedzieć, fajnie, nie fajnie, to dobry kierunek, a może gorszy kierunek, albo co, jakie cechy powinno się, że tak powiem, reprezentować, żeby być tam, gdzie ty jesteś, no nie wiem, tak ogólnie, wiesz. Szybka odpowiedź na pytanie, to co mam z sobą zrobić? Przede wszystkim wydaje mi się, że dużo ważniejsze jest, żeby zadać sobie pytanie, czy to na pewno nas interesuje, czy chcemy to robić, niż czy się nadajemy. Bo to tak w sumie brzmi, podnieśle, że o fizyka cząstek, że to musi być takie niesamowicie trudne tylko dla wybrańców i tak dalej. Natomiast po czasie nie uważam, żeby ten kierunek był bardziej skomplikowane niż inne studia techniczne typu elektronika, programowanie, czy po prostu tego typu ścisłe rzeczy. Więc jeżeli czujemy się w miarę mocno ogólnie w naukach ścisłych, tak to może nawet nie tyle mocno, to stabilnie, to już wystarczy, no to bardziej trzeba się zastanowić, czy po prostu faktycznie chcemy to robić, czy to nas będzie w życiu napędzać, bo no... Wydaje mi się, że no jeżeli nasze wybory będą bardziej z rozsądku, a nie będzie to rzecz, którą faktycznie lubimy, no to prędzej czy później no jest dużo większe ryzyko, że się wypalimy i tak dalej. A wydaje mi się, że to są tak naprawdę dużo poważniejsze problemy do przeskoczenia niż powiedzmy jakieś drobne potknięcia typu nawet powtarzanie roku na studiach czy tego typu rzeczy, bo no takie jeszcze też się zdarzają i no tak jak mówię. No, ale chyba lepiej za tym, co nas interesuje faktycznie, niż w kółko zadawać sobie pytanie, czy na pewno się nadajemy, to trzeba po prostu pójść i sprawdzić i być konsekwentnym. No, to chyba jest najlepsza reklama w ogóle tego, jak często młody człowiek zastanawia się na tym, co ma robić w życiu, nie? I z jednej strony jeden rodzic, na przykład mama mówi idź na to, tata mówi idź na to, a ty chcesz iść na coś zupełnie innego. No ale chyba rzeczywiście bardzo fajną rzecz powiedziałeś, że jeżeli mamy teoretycznie robić coś, czego nie chcemy, to podświadomie bądź i świadomie będziemy bardzo torpedowali ten wybór, prawda?
Ja i na przykład zrobimy wszystko, żeby nas ze studiów relegowali. Natomiast jeli no, powiemy, dobra, chcę, to jest moje marzenie, zawsze o tym marzyłem. Ja strasznie nie lubię takiego stwierdzenia, bo już pamiętam, jeden z innych moich absolwentów kiedyś powiedział, że stwierdzenie najgorsze, które można powiedzieć, od zawsze o tym marzyłem, czyli już teoretycznie, prawda, jak byłeś embrionem, to już marzyłeś od zawsze, prawda, o tym, że będziesz tu czy tu, ale to chyba generalnie właśnie o to chodzi, że jeżeli widzisz, że jakieś zagadnienie sprawia ci przyjemność, że powoduje takie fajne wibrowanie w swoim organizmie, nie? Że fajnie by było pójść w tę stronę, na przykład no, dla nas astronomia, astrofizyka, dla ciebie fizyka jądrowa, ale generalnie tego typu zagadnienie i wierzysz, że będzie to twoja pasja, bo to ma być nie tylko twoja praca, ale pasja przede wszystkim, to jak pogodzi się jedno z drugim, no to już jest najczystsza forma przyjemności, żeby tym się szczerze zajmować, poświęcać każdą wolną chwilę, prawda? Także chyba o to chodzi. Izuniu, bardzo serdecznie dziękuję ci za spotkanie, za znalezienie chwili czasu w swoim napiętym kalendarzu. Było mi niesłychanie miło. Mam wielką nadzieję, że będzie szansa połączyć siły i zrobić coś fenomenalnego, czy to dla Eurospace'u, czy generalnie dla nauki, ale no, z Eurospace'em zawsze jest raźniej. Także bardzo, bardzo dziękuję ci za dzisiejsze spotkanie. Mam wielką nadzieję, że będzie szansa wypić kawę w kantynie kiedyś w CERN-ie. To jest niesamowite miejsce na marginesie, szanowni państwo. Jak nie byliście, to naprawdę szczerze chyba oboje zachęcamy do tego, żeby tam pojechać. Tak. Ja na marginesie tylko dodam, że Iza rzeczywiście była na drugiej, trzeciej wycieczce dla uczniów, którą robiłem do CERN-u. Tam najzabawniejsze właśnie a propos marzeń, to było moje wielkie marzenie, żeby kiedyś do CERN-u pojechać. Jako małego dziecka już, no bo chciałem zawsze zobaczyć ten słynny wielki zderzacz hadronów. No i na marginesie warto dodać, że ten słynny LHCb, o którym mówiła Izunia, to jest jeden z czterech największych detektorów, które wchodzą w skład właśnie wielkiego zderzacza hadronów. My się zawsze śmieję, Izunia, nie wiem, czy ty też tak masz, jak oni o tych sprzętach mówią, że to mikroskop. Nie, tylko taki mikroskop, no tak. Wielki Landara, praktycznie jak katedra, nie? No to tak trochę robi wrażenie. I naprawdę szczerze polecamy, pozwolę sobie tak powiedzieć, tak? Polecamy wizytę w CERN-ie. No, troszeczkę jak sytuacja się unormalizuje, więc będzie można i się inspirować. No niesamowity klimat. Dokładnie, fenomenalnych ludzi, więc no Iza jest najlepszym tego przykładem, ale to też jest prawda, fenomenalni ludzie tam pracują, także jest mnóstwo Polaków, ale generalnie nie tylko, mieszanka całego świata, także szczerze zachęcamy. No i być może właśnie w przyszłości będzie szansa przejść się korytarzami z już ówczesną doktor, jak nie wyżej. Izą już tak z całego serducha tego życzę. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem była magister inżynier Iza Juszczak, doktorantka w Instytucie Fizyki Jądrowej w Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Dziękuję serdecznie, trzymam mocne kciuki powodzenia i do zobaczenia w przyszłości. Dziękuję bardzo.